No to niedosyt zostaje, bo udało nam się strzelić bramkę i ta druga połowa naprawdę wyglądała nieźle w naszym wykonaniu. Ten początek tego meczu troszeczkę słabo weszliśmy i troszeczkę oddaliśmy pola, natomiast z każdą minutą czuliśmy się coraz lepiej i chyba poczuliśmy się za dobrze, bo po tej strzelonej bramce troszeczkę nas to wszystko puściło i chyba zbyt odważnie wyszliśmy do przodu, bo no jednak Śląsk jest klasową drużyną i wykorzystał to, gdzie uczulaliśmy się na pewne rzeczy, na pewne zachowania pewnych zawodników i to się sprawdziło. I szkoda, no mówię szkoda, bo stać nas było na to, żeby to dowieść do końca i tutaj cieszyć się z 3 punktów i tak naprawdę moglibyśmy już dzisiaj być po tym meczu gdzieś wyżej, a no jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i fajnie, że jest szybko mecz. Mamy znowu mecz i jedziemy do Gdańska po 3 punkty. Stać nas na to, żeby wygrać. Także spokojnie. Piotrowicz, Jelongowi obrońcy zrobili tyle wolnego miejsca, że sztuką chyba byłoby nie wyrównać w tej sytuacji. No dokładnie. Uczulaliśmy się na to, że no 99% piłek, których dostaje, wszystko robi praktycznie na zamach do środka i próbuje uderzać bądź rzucać. Niekonsekwencja i tracimy bramkę. No. Musimy wyciągać wnioski i mówię, będziemy mądrzejsi już, miejmy nadzieję, w Gdańsku i stamtąd przywieziemy 3 punkty. Z drugiej strony dwie pierwsze wiosenne kolejki i 4 punkty po 2 pierwszych jesiennej rundy było 0. No na pewno jest fajny start, nie przegraliśmy i trzeba się z tego cieszyć, trzeba to szanować, bo nie graliśmy z byle kim, graliśmy z aktualnym mistrzem Polski i momentami też pokazali, że też nieprzypadkowo są tymi mistrzami, także też jakieś tam uznania w ich stronę się należą. Ale mówię, stać nas było dzisiaj na to, żeby ten mecz wygrać. Zremisowaliśmy też słowa uznania w naszą stronę, bo zdrowie zostawiliśmy i tu nikt nie ma do nikogo pretensji o zaangażowanie i tak dalej, ale mówię, no pewnych rzeczy się nie ustrzegliśmy i to przede wszystkim boli. No, wydaje mi się, że to jest tylko punkt z przebiegu całego spotkania. Kontrolowaliśmy cały mecz, bodajże jeden celny strzał w drugiej połowie przyniósł 1 punkt dla Śląska. No, na pewno nie jesteśmy do końca zadowoleni, mogło być zdecydowanie lepiej, tak jak przed rundą każdy nas skreślał, myśleli, że nie zdobędziemy żadnego punktu, a są 4, a mogło być ich naprawdę 6. Tak naprawdę zremisowaliście na własne życzenie, bo no, obrona zachowała się przy tym golu Piotra Ćwielonga karygodnie. Wydaje mi się, że jutro albo we wtorek będziemy mieli pełną analizę tego spotkania. Ciężko mi teraz na gorąco powiedzieć, jak to wyglądało. Jak obrona zachowała się karygodnie, to muszę się poczuć współwinny tej bramki. No, na pewno szkoda, bo byliśmy tutaj, no moglibyśmy tutaj się pokusić o spokojnie 3 punkty. Nam się udało wywieźć remis i ten remis, nie to, że jesteśmy zadowoleni, ale na pewno ten punkt coś nam przyniesie. Może nie w rozrachunku tej kolejki, ale w podliczeniu całego sezonu. No, tym bardziej, że w całym meczu daliście 2 celne strzały, z jednego padła bramka. To świadczy o waszej sile, czy może nie jesteście zadowoleni z tej statystyki, biorąc pod uwagę, że drużyna z dołu w tabeli was strąciła w środku pola? Takie mecze się zdarzają i tutaj jakby co do tego nie ma wątpliwości, że było to trudne spotkanie. Taki styl Korony, który dzisiaj prezentowała, wystarczyło na nas to. Korona na teraz walczy o środek tabeli, my walczymy o mistrzostwo, więc takie mecze są wkalkulowane w to, co robimy. Trudny jest ten sezon i każde spotkanie być może będzie tak wyglądało do końca, abyśmy potrafili zdobywać punkty.